Już od dzisiaj w ten sposób kierowcy będą mogli jechać na niektórych odcinkach autostrady. Na trasie Konin-Stryków i Wrocław-Sośnica znikną bramki. Płynność poruszania się samochodów na pewno będzie dużo większa niż dotychczas, bo już nie będziemy mieć tego poboru manualnego opłaty drogowej, do której byliśmy przyzwyczajeni dotychczas. Nie oznacza to, że za przejazd nie zapłacimy wcale, bo zamiast kupować bilety w bramkach, będzie trzeba to zrobić inaczej, za pomocą mobilnej aplikacji e-toll. Powinniśmy założyć sobie indywidualne konto klienta. Jest tam przewidziana uproszczona procedura dla właśnie takich osób korzystających z samochodów osobowych. Kupując w ten sposób, kierowcy muszą pamiętać o włączonym dostępie do danych komórkowych, ale nie tylko. Przede wszystkim musimy pamiętać, że korzystając z aplikacji e-toll, która korzysta z danych geolokalizacyjnych telefonu, musi być cały czas włączona podczas trwania całego przejazdu autostradą. Ci, którzy wolą zakup w tradycyjny sposób, mogą to zrobić na stacjach benzynowych. Przejazd bez biletu grozi mandatem w wysokości 500 zł. Póki co trzeba się zatrzymywać na bramkach autostrady pomiędzy naszą zachodnią granicą a Koninem. Ale i tutaj ma nastąpić pewna zmiana, bo Autostrada Wielkopolska przymierza się do wprowadzenia tak zwanego wideotollingu. Wideotolling to system, który ma rozpoznawać tablice rejestracyjne i na bazie tego naliczać opłaty. Według pracowników Autostrady Wielkopolskiej takie rozwiązanie sprawi, że po autostradach będziemy poruszać się szybciej. A to nie tylko przez brak postojów na bramkach, ale i rozmiar przedsięwzięcia. Po gruntownych analizach i przeprowadzonych pracach przygotowawczych jesteśmy już od jakiegoś czasu gotowi niezwłocznie wdrożyć wideotolling na całej długości Autostrady Wielkopolskiej. To jest na odcinku 255 km między Świeckiem a Koninem, w formule wygodnej dla wszystkich kierowców, zarówno samochodów ciężarowych, jak i samochodów osobowych. Rozwiązanie czeka obecnie na zgodę ministra infrastruktury. Bez niej wdrożenie wideotollingu nie będzie możliwe. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.